Witamy Państwa i pozdrawiamy. Jesteśmy na stadionie Breziro Arena w Sinsheim. Z nami jest około 30 tysięcy zgromadzonych kibiców na trybunach. Zapraszamy i Państwa, by razem śledzić dzisiejszy mecz. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś przed nami bardzo dobrze rokujące spotkanie Ligi Niemieckiej. Hoffenheim zmierzy się z Borussią Dortmund. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Hoffenheim powalczy dziś o zwycięstwo w następującym składzie. Nie ma co liczyć na to, że rzucą się odważnie na rywali. To nie w ich stylu, Jacku. To prawda, zwykle cofają się za linię piłki całą drużyną i zostawiają rozgrywanie rywalom, licząc na jakąś przypadkową bramkę. Ale dopóki są wyniki, to kibice nie narzekają. A my widzimy teraz wyjściową jedenastkę Borussii Dortmund. Zagrają w podobnym ustawieniu co rywale. Ciekawe, jakie przyniesie to skutki. Tak, podobnie jak przeciwnicy używają formacji 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Teoretycznie powinno to przynieść masę sytuacji 1-1 i wymianę ciosów, ale diabeł tkwi w szczegółach, indywidualnych obowiązkach poszczególnych piłkarzy, nastawieniu obu drużyn, no i oczywiście dyspozycji dnia. I ruszyła pierwsza połowa. Odbiór jak z podręcznika, brawo. Borussia Dortmund odważnie teraz atakuje. A jednak offside, chociaż wydawało się, że podanie jest w tempo. Ja nie jestem wciąż do końca przekonany. Jeśli tam był spalony, to minimalny. Zawodnicy Borussii Dortmund w poprzednim meczu zwyciężyli z Freiburgiem. Ciekawe, Jacku, czy dzisiaj odniosą zwycięstwo. Poprzednio wygrali u siebie 2-1. Poniósł ich doping kibiców. Czy dziś powtórzą ten sukces? Nie byłbym wcale taki pewien. Stawiam tu raczej na remis. Bebu. I próba strzału. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Na 11 metr z rogu, ale to była łatwa zawiesinka. Bramkarz interweniuje. Samaseku. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Dobrze odebrana piłka. Rywale zaczną z autu. Okazja do dośrodkowania teraz. Czy wykorzystają okazję? 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania. Zacznie się regularna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy. Raz jeszcze przyjrzyjmy się, Tomku, tej bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować. Z tym trzeba się urodzić.
Prowadzą zatem 1-0. Akcja Borussii Dortmund. Obiecująco to wygląda. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Sama Seku. Dobrze teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. No i po ataku. Dobra interwencja. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Doskonała piłka za obronę. Nie zatrzymali Branta. Gol! Ależ teraz oszukał rywali. Przeniesienie ciężaru ciała. Sprytny ruch stopą. I proszę, piłka w siatce. Brawa za pewność siebie. No i oczywiście za wielkie, wielkie umiejętności. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu, efektywne i efektowne. A zakończone to wszystko uderzeniem piętką. Zuchwała decyzja, ale brawura się opłaciła. Jest z tego gol, który będzie teraz hulać w internecie. Mamy remis. 1-1. Bebu doskonale odebrał teraz piłkę rywalowi. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? 11. Tak się kończą podobne zagrania w polu karnym. Faul na żółtą kartkę, ale w polu karnym, więc kara może być za chwilę bardziej dotkliwa. Daj im teraz prowadzenie. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. To się nazywa tupet. Wywiódł w pole bramkarza, nabrał go, że będzie strzelał przy słupku, a uderzył w środek bramki, gdzie nie było już nikogo. Golkiper pospieszył się z interwencją przy tym karnym. Borussia wygrywa i zamierza utrzymać taki stan rzeczy. A teraz będzie dobra okazja. Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kunszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Mamy więc 3-1. Mamy gola na Bayernie, jak przed chwilą się dowiedzieliśmy. Mamy pierwszą bramkę dla Augsburga. Bramka na koncie Niederlechnera, udany dribbling, a potem zaskakujący strzał. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Za nami 36 minut gry. Dziękujemy za te informacje. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. Spójrzmy sam na sam z bramkarzem. To była naprawdę dobra okazja, ale znakomita teraz interwencja w obronie. Dobry odbiór. Przeciwnik trochę nonszalancko, ale brawa za starania. Oddają teraz piłkę rywalom gracze Borussii. Statystyki nie kłamią. To Hoffenheim częściej ma tutaj piłkę. Ale co z tego, że kreują optyczną przewagę, skoro nie potrafią jej zamienić na premię bramkową?
Dobrze broniący się rywale nie dopuszczają ich do sytuacji strzeleckich. Muszą chyba bardziej zaryzykować i wrócimy do tego później. Jest akcja. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Sędzia kończy pierwszą połowę tego spotkania. Górą jak na razie zespół Borussii Dortmund. Wynik specjalnie nie dziwi. Oglądamy dziś ekipę, która nie ma problemów ze zdobywaniem bramek. Ma najlepszy atak w całej stawce. Jak widać, nie tracą rozpędu, prowadzą wyraźnie i jeśli w drugą część meczu wejdą z tym samym nastawieniem, to możemy spodziewać się masakry. Zatrzymanie tego zespołu sprawia obecnie wrażenie... No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Witzel ciągnie tę akcję do przodu. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Proszę Państwa, otrzymałem informację, że mamy gola na Bay Arena w Leverkusen. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Strzał głową, ale bramkarz łatwo broni. Gdyby to teraz puścił, nie mógłby spojrzeć w lustro. Prosta interwencja. Thorgan Hazard dostaje piłkę. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę, ale już jest tylko wspomnieniem. Takie małe przypomnienie, niebawem mecz Bundesligi, na który czeka... Przerwijmy, bo jest groźna akcja. Otóż to! Gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Powtórkę sytuacji, która doprowadziła do bramki. Szkolny błąd, strata piłki i nieszczęście gotowe. Tak kończy się brak koncentracji w grze obrony. Aktualny wynik to 4-1. Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. No, doturlała się jakoś piłka w rękach bramkarza. A już całkiem niedługo czekają nas kolejne piłkarskie emocje. Warto czekać, będzie się działo. Obie drużyny będą do tego meczu doskonale przygotowane, więc spodziewam się dobrej i oby widowiskowej wymiany ciosów. Czy zdoła to wykorzystać? Potężny strzał, to mogło się udać, ale jednak nad poprzeczką. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Jude Bellingham. No nie. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. To mamy nie. No nie kwapią się teraz do ofensywnej gry. Wręcz zachęcają do pressingu. Dośrodkowanie w pole karne. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. Mamy gola na Bay Arenie, jak przed chwilą się dowiedzieliśmy. To trzecia bramka dla Bayeru Leverkusen. Trafienie notuje Nadiem Amiri. Popisał się udanym driblingiem i zmylił bramkarza.
Prowadzą więc 3-2. Za nami 69 minut spotkania. Bardzo dziękujemy. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Sędzia nie ma wątpliwości. Nieczyste zagranie i rzut karny. No tak, tu nie było się nad czym namyślać. Sędzia sięga po czerwoną kartkę. Przepisy w tej kwestii są jasne. Zawodnik byłby sam na sam z bramką. Takie faule muszą skutkować wykluczeniem. Nie ma gola! Bramkarz wygrał tę wojnę nerwów. Znakomite zagranie na dobieg. Uwaga, tu może być gol. O matko jedyna, co on tutaj zrobił? Wyszło straszne pudło. Rozum sobie, a nogi sobie. Efekty może przemilczmy. Twarde wejście, ale skuteczne. To była całkiem niezła próba w dogodnej sytuacji, a jednak nie udało się. Bardzo mocny strzał, szkoda tylko, że nieprecyzyjny. Dziesięć minut do końca tego meczu. Jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Obrońca teraz ekspediuje piłkę, byle dalej. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Hübner. Christoph Baumgartner. Uwaga, może być groźnie. Przesadził teraz siłą tego strzału. Piłka przechodzi ponad bramką. Chyba za bardzo się podpalił. Wystarczyłoby lżej, ale celniej. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Jude Bellingham. Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. A teraz będzie dobra okazja. Nie do wiary. Nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do 4 goli. Mamy powtórkę. Widzimy, jak dobre było to podanie. Wymierzone niemal wprost na nogę. Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Tablicy wyników 5-1. I co? I koniec! Sędzia oficjalnie zakończył dzisiejsze zmagania i wynik już się nie zmieni. I raczej tylko jedna drużyna będzie z niego zadowolona. Zwycięska Borussia Dortmund.